zaraz zaczynamy spotkanie Karola Kusio z Bartoszem Kocjanem. Wydaje się, że tutaj będziemy mieć pojedynek dwóch naprawdę solidnych zawodników tenisowych. 38-latka z 33-latkiem Bartosz Kocjan, czyli 33-letni mieszkaniec Olkusza, reprezentujący województwo małopolskie, 180 cm wzrostu, będzie mierzył się z Karolem Kusio, 38-latkiem pochodzącym z Kozień, czyli z województwa mazowieckiego. 177 cm mierzy Karol. Obaj panowie wydaje się, że znają się, bo przed meczem zamienili są kilka słów. Stąd też wnioskujemy, że nie są sobie obcy. Zaczynamy pierwszy gem, serwuje Karol Kusio. Nie widzimy już po pierwszej akcji, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Karol Kusio popełnia błąd, ale wymiana naprawdę jedna z dłuższych w całym turnieju jak na razie. Zobaczmy to w powtórce. 15-0 dla Kocjana. Karol Kusio dzisiaj wspierany przez swoją rodzinę, być może przez jakąś... przez jakichś przyjaciół też, bo spora rzesza fanów przybyła, żeby dopingować tego zawodnika 38-letniego i dodawać mu otuchy w trudnych momentach, bo ten trudny moment na razie nadchodzi. 30-0 Bartosz Kocjan. Obaj panowie to debiutanci w polskiej lidze tenisa. Nie mieliśmy okazji jeszcze oglądać na żadnym z naszych turniejów, więc jest teraz szansa, żeby się sprawdzić. Panowie w grupie mają jeszcze Michała Matachowskiego, więc znanego zawodnika na naszych kortach. Zobaczmy, teraz ciekawa akcja. Świetnie, Karol Kusio, wielkie brawa. Zobaczmy to powtórkę. Pięknie poszedł do siatki, idealnie splasował piłkę na linię i Kocjan odprowadził ją tylko wzrokiem. Dobry był ten dropshot, wyciągnął do siatki Kusio swojego rywala i świetnie skrócił tu za siatkę. 15-30. Wracając do Michała Matachowskiego, to jest stały bywalec na naszych mapach, na naszych turniejach Polskiej Ligi Tenisa. Ostatnio dzielnie walczył, ale nie udało mu się dotrzeć do ćwierćfinału imprezy. Musiał uznać wyższość swojego oponenta. Być może w Lublinie ta sztuka mu się uda. Ale teraz świetnie, Bartosz Kocjan, widzimy spora ilość bardzo ciekawych akcji w tym meczu. Od razu od początku panowie nam serwują pokaz wysokich umiejętności tenisowych. Wczoraj Bartosz Kocjan już trenował na tych kortach kul w Lublinie, więc widać, że na poważnie podchodzi do tego wszystkiego. Wymiana teraz, ale zakończona błędem Karola Kusio i 1-0. Bartosz Kocjan przełamuje swojego oponenta już w gemie numer 1. I zmiana stron. Korzystając z przerwy, pozdrawiamy Kamila Statkiewicza, który pisze, że już do nas tutaj jedzie. Kamil, czekamy na ciebie, trzymamy kciuki, żebyś dotarł bezpiecznie na korty kul w Lublinie i będziemy podziwiać twoją grę tenisową na tych kortach. Trzymamy za ciebie kciuki, żeby ci udało widz grupy, żebyśmy cię mogli jutro też oglądać. Więc piszcie na czacie, gdzie nas oglądacie, w jakich miejscowościach gra Polska Liga Tenisa, czy jesteście w pracy, czy w domach, czy może jedziecie teraz tramwajem, czy pociągiem, piszcie, bo nas to naprawdę bardzo ciekawi.
wracamy do gry, prowadzi Bartosz Kocjan 1-0, przełamał swojego przeciwnika w pierwszym gemie i serwuje po to, żeby prowadzić zaraz 2-0. Zobaczymy, czy serwis jest tak mocny jak jego forehand na razie, bo ten element funkcjonuje u niego bardzo dobrze. Nieudany backhand Karola Kusio i punkty na konto Kocjana. Jak mogliśmy zauważyć w poprzednim meczu, PLT ma także fanów w piłki nożnej, o czym wspomniał poprzedni uczestnik, który mówił, że jest fanem Lublinianki Lublin, Motoru Lublin, Górnika Łęczna, ogólnie jest fanem sportu nożnego, czyli piłki nożnej w województwie lubelskim, który ostatnio przeżywa kryzys, ale można powiedzieć, że może niedługo stanie z nóg. Ale wróćmy do meczu tenisowego, bo tutaj też panowie odbijają piłkę, tylko robią to rękoma. W zasadzie rakietą. Bartosz Kocjan na razie przejmuje inicjatywę w tym meczu. Wydaje się być bardzo pewny siebie. Koszulka Nike. Trochę styl koszykarski, bo widać wszystko pod z firmy Nike. Koszulki, spodenki za kolano. Można powiedzieć taki jordanowski trochę styl. Zapytamy Bartosza, czy jest fanem koszykówki po meczu. Wydaje mi się, że tak. Panowie, dobra, teraz wymiara backhandowa. Nie trafia Kocjan. Sporo siły w to uderzenie było włożone z obu stron. Ale myli się, czy jest to 3-latek. No teraz popisał się fenomenalnym serwisem Kocjan. 2-0 prowadzi z Karolem Kusio, już 33-latek. Dobry początek spotkania, może być wymarzony, bo nie pozostawia złudzeń na razie. Kusio teraz z uśmiechem podchodzi do swojego sektoru dopingującego i mówi, że na razie nie ma recepty na to, żeby przeciwstawić się, można powiedzieć, trudniejszemu rywalowi. Chyba sam się nie spodziewał po rozgrzewce, że Bartosz Kocjan taką umiejętność aż zaprezentuje na korcie. Ale teraz podpisuje się świetnym backhandem, piłka zgasła na korcie, teraz uśmiecha się Bartosz Kocjan, bo sam zaskoczony tym zagraniem Karola Kusio, bo faktycznie piłka po tym zagraniu praktycznie nie złapała kozła i zgasła tuż na korcie. Zobaczmy to powtórce. Tak jest, kompletnie straciła rotację i nie miał szans tego odbić Bartosz Kocjan. Serwuje Kusio. Bardzo podoba mi się backhandem Karola Kusio, widać, że ten element jest dopracowany u niego. Powiem szczerze, że chyba funkcjonuje lepiej niż forehand. Mało błędów z tego elementu popełnia Karol Kusio i na razie to wydaje się zdawać egzamin. Próba dropshotu nieudana. Punkty dla Kocjana. Ofensywnie w tej akcji grał Karol Kusio i przyniosło to efekty w postaci punktu. Od początku do końca miał inicjatywę po swojej stronie i nie pozostawił złudzeń rywalowi. A po tym meczu na naszych kortach bardzo ciekawe starcie Patryka Patumajewskiego z Dominiką Szczotką, która urwała seta i była bliska sprawienia ogromnej niespodzianki, pokonując jednego z faworytów całego turnieju, Michała Sekułę. Więc widać, że Dominika jest w formie. Jest, można powiedzieć, jurna w tym turnieju, więc... Czekamy z niecierpliwością.
na to, co się wydarza. Tymczasem premierowy gem Karola Kusio Polskiej Lidze Tenisa 2-1 wciąż prowadzi Bartosz Kocjan. Tak, wracając jeszcze do tego meczu właśnie z Patrykiem Majewskim, będzie to decydujące spotkanie o wyjściu z grupy, bo Michał Sekuła rozdaje karty w tym rozstawieniu, w którym znajduje się Dominika Szczotka oraz Patryk Patumajewski. Stąd też pojedynek między kobietą pochodzącą z Jarosławia a rzeszowianinem będzie obfitował pewnie w sporo emocji oraz w niezliczonej ilości piekielnie mocnych zagrań. Wracamy już na kort. Bartosz Kocjan gotowy do serwowania. Karol Kusio też już wstaje z ławki, napił się wody. Jeszcze dogrzewa tutaj mięśnie nóg. I zaraz będzie odbierał potężne serwisy Bartka Kocjana. No, teraz perfekcyjna akcja. Wyciągnął rywala tym świetnym forehandem Bartosz Kocjan i dopełnił formalności pójściem do siatki 15-0. Piękny backhand, potężne zagranie Bartosza Kocjana zmusił do błędu swojego oponenta, ale wcześniej ten forehand tuż nad taśmą przewinął się. Wydawało się, że wyląduje właśnie na siatce, ale ostatecznie piłka przeszła na drugą stronę. Ale zobaczmy ten backhand, naprawdę ogromne wrażenie robią zagrania backhandowe obu panów, bo Karol Kusio też imponuje tym elementem w tym meczu. Świetny slajd na linię Karola Kusio. Zaskoczył tym uderzeniem Kocjana. Teraz podśmiechuje się pod nosem Kocjan, bo sam był zaskoczony tym, że Kusio trafił na linię i popełniał błąd Kocjan. Punkt dla Kusio. Backhand funkcjonuje bardzo dobrze u Karola Kusio, to slice już niekoniecznie, kolejny błąd z tego elementu u Karola i punkt na konto Kocjana. Tak jak mówię właśnie, Karol Kusio nie może się przebić z tego slice'u na drugą stronę, być może w dalszej części seta ten element zacznie nieco lepiej funkcjonować. Dał się zaskoczyć, świetnie się ustawił przy siatce, antycypował intencje swojego przeciwnika Bartek Kocjan i dopełnił formalności, odgrywając pięknym volejem w boisko. Mamy 3-1 dla Bartka Kocjana i gem dzieli tego 33-latka od wygrania premierowego seta w polskiej lidze tenisa. Zobaczmy jeszcze powtórce to zagranie. Pięknie utrzymał piłkę na rakiecie i zmieścił ją w kort. Wyrzuca teraz Karol Kusio. Ten forehand zdecydowanie za bardzo przeciągnięte
zagranie i 0,15. No panowie, popisali się teraz piękną wymianą slajsową. Ostatecznie górą z niej wychodzi Bartek Kocjan po tym, jak błąd z forehandu popełnia Kusio. 0-30, więc dwie piłki od seta Kocjan. Coraz cięższa sytuacja 38-letniego zawodnika z Kozienic. Przeciągnął. Podpalił się teraz Karol Kusiu, już chyba zbyt poirytowany tymi swoimi zagraniami w siatkę był i próbował zaryzykować, postawił wszystko na jedną kartę, ale nie powiodło się to. Nie poszło to po jego myśli. 0,40 piłki setowe dla Kocjana. Nie utrzymał piłki na rakiecie. Kocjan 15-40. Świetnie, teraz Karol Kusio zachował zimną krew przy siatce. Kocjan jeszcze dobiegł do tej piłki, ale był bezradny przy odegraniu Kusia, ale ostatecznie punkt dla Karola. Mała tutaj wymiana zdań pod siatką. Zobaczmy w Turcy pięknie, co robi pięknie, naprawdę. Jedno z ładniejszych zagrań w tym meczu. Kocjan. Świetna wymiana na koniec tego pierwszego seta. Panowie nie szczędzili sobie sił, ale ostatecznie ten slice Bartosza Kocjana zaskoczył Karola Kusio i mamy pierwszy set dla 33-letniego zawodnika, więc chwilka przerwy i zaraz do Państwa wracamy. Panowie wracają na kort. Zaczynamy drugą partię. Przypomnę, że pierwszego seta wygrał Karol Bartosz Kocjan. 4-1. Bez większych problemów. Zobaczymy, jak będzie to w secie numer 2. Mamy identyczny wynik jak w poprzednim spotkaniu. Też było 4-1. Zobaczymy, czy teraz role się odwrócą, czy jednak Bartosz Kocjan ustawi kropkę na D. Thank you.
prosty błąd z forehandu Bartka Kocjana. Próbował zagrać do strony prawej swojego przeciwnika, ale jednak ta sztuka mu się nie udała i punkty lądują na konto Karola Kusia. No ale teraz już w siatce jak ekspert zachował się Bartek Kocjan, bo wytował sobie to poprzednie nieudane zagranie i mamy po 15. No, teraz fantastyczny serwis Bartka Kocjana. Zobaczmy to w powtórce, bo naprawdę było na czym zawiesić oko. Mocnie lata tarapatów, teraz wyszedł Karol Kusio, wydawało się, że uda mu się przedłużyć tę wymianę, ale prosty błąd, piłka po taśmie, wypada w korytarz deblowy i mamy pierwszego gema dla Bartka Kocjana, więc na razie bez niespodzianki w drugim secie. Bartek Kocjan kontroluje to spotkanie i pewnie zmierza po zwycięstwo. Zmiana stron, panowie wracają na kort, serwował będzie Karol Kusio, zobaczymy czy uda mu się utrzymać swoje podanie. Oczywiście zapraszam was drodzy państwo na nasze media społecznościowe, na nasz YouTube Polskiej Gitenisa, Instagram Polskiej Gitenisa, gdzie możecie śledzić relacje od kuchni, z turniejów w Lublinie, tam sporo Insta Stories pojawi się pewnie w najbliższym czasie, już się pojawiło, dlatego serdecznie was zapraszam do śledzenia naszych social mediów. Facebook oczywiście też możecie lajkować, obserwować nas we wszystkich możliwych portalach, bo rozwijamy się razem z wami. Piękna akcja, serwis volley Bartka, Karola Kusio, zobaczmy to jeszcze raz w powtórce, jedno z jego lepszych zagrań w tym meczu, świetnie trafił serwisem, wyrzucił swojego oponenta i dopełnił dzieła tym zagraniem przy siatce. Panowie widać tutaj nie zwalniają tempa, bardzo płynnym tempie przebiega to spotkanie. Oj, 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 pomylił się teraz Kocjan. Wydawało się, że tylko wystarczy przebić piłkę na drugą stronę, ale ta sztuka mu się nie udała. Trochę zabrakło chyba koncentracji w tym uderzeniu Bartka. Teraz właśnie mówi Bartek Kocjan, że wydawało się mu ta sytuacja za łatwa i po prostu rozluźnienie wkradło się w jego poczynania. Podwójny błąd serwisowy Karola Kusio. Dogrzewa teraz obręcz barkową jeszcze Karol. Być może jakieś tam problemy z tym narządem swojego ciała miał zawodnik 38-letni. Świat.
ostatnio bardzo mądrze rozegrana akcja przez Bartosza Kocjana wyczekał odpowiedni moment, żeby zaatakować, żeby przyspieszyć tempo i dokończył dzieła zniszczenia poprzez ten smecz przy siatce. Bardzo, bardzo ładnie rozprowadził swojego oponenta Kocjana. Tymczasem na kortach pojawił się już Łukasz Puk, który zagra swoje debiutanckie spotkanie podczas tego turnieju w Lublinie. Z tego co nam mówił w wywiadzie przedmeczowym, jest tutaj nastawiony bardzo bojowo, chce coś ugrać, być może jakiś awans do finału uda mu się osiągnąć. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ulala, ależ to był return Bartosza Kocjana, no z pewnością to zagranie może znaleźć się w top 20 zagrań całego turnieju. Zobaczmy, piękny był ten return Bartka Kocjana. Teraz nie utrzymał z kolei piłki na rakiecie i mamy gem dla Karola Kusio. Po jeden, więc serwis utrzymany. Także plan minimum na ten gem, na ten set zrobiony przez Karola Kusio. Po raz kolejny prosty błąd. Idzie do siatki Kocjan, ale nie może postawić tej kropki na D. Popełnia błąd i pierwsze punkty w tym gamie numer 3 dla Karola Kusio. Teraz powetował sobie to zagranie świetnym serwisem Kocjan. Drugi błąd w tym gemie Bartka Kocjana. Małe problemy wydają się być już na twarzy Bartka. Małe zmęczenie też się pokazało. Zobaczymy, jak będzie to przebiegało w dalszej części tego drugiego seta. Być może Karol Kusio powoli zacznie łapać wiatr w żagle. Nie utrzymał tego returnu na rakiecie Karol Kusio i punkty dla Kocjana. Teraz się nie dał zaskoczyć przy siatce. Dobrze zagrał Kusio pod nogi, ale Kocjan utrzymał piłkę na rakiecie. Wydawało się, że tym backendem jeszcze spróbują kąsić po linii Kocjana Kusio, ale ta piłka ląduje w aut. Coraz bliżej gema Kocjan. No i teraz dopełnił dzieła zniszczenia Karol Kusio, świetne przy siatce, smecz kontrolował od początku do końca tę akcję i zapisuje punkty na swoje konto.
No i Bartosz Kocjan utrzymuje swoje podanie 2 do 1, prowadzi już ten 33-letni zawodnik i jest 2 gemy od triumfu w całym spotkaniu. Będzie to też pierwsze zwycięstwo, jeśli oczywiście uda mu się ta sztuka w polskiej lidze tenisa tego zawodnika. I wracamy do gry, serwuje Karol Kusiu. Wyrzuca ten backhand. Karol Kusiu, ten element u niego bardzo dobrze funkcjonuje, niemniej jednak teraz błąd z backhandu Kusiu. Siatkę. Kolejny, drugi z rzędu błąd z backhandu Karola Kusia i widzimy już teraz wyrazy dezaprobaty na jego twarzy. Już niezadowolony z tego kolejnego błędu w tym spotkaniu jest Karol Kusio. Wisi nad przepaścią, bo jeśli zostanie przełamany, no to powiem szczerze, nie wróżę mu za dobrego końca tego spotkania. I uwaga, sprawdzimy to na powtórce zaraz, czy piłka w korcie, czy nie, bo mała kontrowersja. Bardzo ładnie to Karol Kusiu zagrał, sam mówi właśnie. Zobaczmy to powtórce, czy piłka w korcie, czy nie. Zaraz tą ocenimy. Kort, tak jest, kort, piłka w korcie, nie ma tutaj o czym mówić. Więc zapisujemy plusik po stronie Kusio. Nieudany dropshot Karola Kusio, wydawało się, że ta próba, czy sam pomysł był dobry, zamiary były dobre, ale wykonanie już nie najlepsze. Teraz chyba kontempluje nad swoimi błędami Karol Kusio. Zobaczymy, czy uda mu się z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Trafia, kolejny błąd i gem dla Kocjana, mamy przełamanie. Mizeria, mizeria, jeszcze raz mizeria, jeśli chodzi teraz o grę w drugim gem, w tym drugim gemie serwisowym Karola Kusio. Nieudane
kompilacja nieudanych zagrań po stronie tego zawodnika i zmierza to powoli wszystko do końca. Serving for the match, Ocean. No i nieudany return 15-0 dla Bartka Kocjana. Siatkę Kocjan po raz kolejny nie trafia. Zobaczymy, miał drugi serwis. Teraz trafił. Piękny ten forehand teraz Kocjana. No i przechytrzył. Przechytrzył, zagrał w odwrotną stronę niż bieg Karol Kusio i nie miał szans 38 na tego odebrać tego zagrania. Coraz bliżej w meczu Bartosz Kocjan. I dokłada jeszcze świetny serwis do tego wszystkiego. Ulala! Ależ teraz backhandem fantastycznym popisał się Bartosz Kocjan. Zobaczmy to jeszcze raz, czy nasza kamera tu uwieczniła, bo było na co popatrzeć. No niestety nie złapała tego nasza kamera. A może jednak złapała? No niestety, niestety. Nie udało nam się tego złapać. Ale zagranie naprawdę najwyższej klasy. No i teraz do ofensywy przeszedł Kusio. Zobaczymy. Drop shot. No ale bez problemu dobiegł do tego Kocjan. I out. Game, set, match. Kocjan, tym akcentem kończymy to spotkanie 4-1. Bartosz Kocjan zdobywa pierwsze zwycięstwo w polskiej lidze tenisa. I dopisuje pierwsze punkty też na swoje konto. Zaraz wywiadzik z... Zaraz wywiadzik z którymś z panów. Prawdopodobnie z obydwoma, więc zostańcie państwo z nami.